Halo! Słucham! Saśka z tej strony, dzwoniłem. Nie wiem, kto dzwoni, przecież mam numer twój podpisany. Co? Ale tu Saśka dzwonił. No wiem! A, ja Saśka będzie miał problem zaraz. Jak zaraz będziesz miał problem? Znaczy, ja na razie nie będę gadał, ale ja zobaczę. Jak to się sprawdzi, co ja mu myślę, to będę problem miał. To ej, najwyżej powiem, jak się sprawdzi. Ciężarówką? Nie, tam dobra. Saśka tylko chciał powiedzieć, że jak coś co pracuje, tylko się ma problemy. I na razie jakby mam taką sytuację, bo śniegu napadało. Ja zobaczę, czy to się sprawdzi i jak będzie ten, to ja zadzwonię. Dobra, Saśka, to ja zadzwonię. Nie zawracaj mi dupy, nara. Saśka zadzwoni, jak się zobaczy, czy się problem sprawdzi. Dobra. No, to dobry dzień. Miało być cięcie, widzowie, ale czekajcie, bo tutaj... Halo? Ui, halo? Co, szef Michał? Saśka, mówię halo, bo ja znam cię. Saśka dzwoni. Saśka dzwoni. Nie, mam cię podpisane, Saśka. I... Saśki przepowiednia się sprawdziła. Jaka przepowiednia? No i... Saśka mówił, że będzie problem, jest problem. Jednak się nie udało uratować. No, Saśka chciał szybciej, bo ja mogę opowiedzieć tutaj sytuację od razu, że ja chcę szybciej, bo ja już na swoją kartę mi się skończyło, a Saśko, posłuchaj, widzisz, gazuje, nie idzie. Gdzie jesteś? Mi, słuchaj, dla Saśki na to kartę moją kierowcy się już czas skończył 3 dni temu. Ja teraz na Dimitrowa się jeździł, ale on Saśka, mówi, on będzie teraz, on będzie zaraz za 40 minut potrzebował tej karty, bo on jedzie do Ukrainy i Saśka musi szybko wracać. Ja pojechałem na skróty, pod górę nie mogę podciągnąć, zakopał się w śniegu. Saśka, gdzie jesteś, jak się zakopałeś? No tu jak się jadzi do naszej firmy, tylko od razu tu na asfalt się wyjeżdża, ale jestem jakby po prawej pod górę. I podjeżdżam. Koło firmy jesteś? Tak. Czekaj, nara. Ja pierdziele, no. Bałwan, po prostu bałwan, no widzowie. Ja nie mogę, niczego nie mogę zrobić, bo oni... Halo! Saśka z tej strony, szef się tylko nie gniewa. Saśka, ja zaraz będę tam. No ja tylko tyle chciał powiedzieć, to się Saśka, szef... zaraz tam będę, to lepiej się uspokój. Nara. No to szef się tylko nie gniewa, no. Ja do niego podejdziemy, widzowie, zaraz ustalimy co i jak, bo to się na razie nie zapowiada, żeby było dobrze. Po prostu może trzeba go wyholować, jak ciężarówka stoi i jest odpalona, to chyba nie ma tragedii. Gorzej jakby nie było odpalone. Saśkio! Szef, ja cały czas próbuję, ona tylko do tyłu jedzie. A ja do przodu kręcę. Nie gazuj tym! To ja wziąłem, nie będę gazował. Ale znowu na jedynce piłowałeś ciężarówkę. No to a na jakim biegu mam ruszać? Na jedynce się ruszę. A srakim, czekaj, idę, jadę po linę. Ja będę tu kręcił, szef. Nie, zgaś tą ciężarówkę. Albo nie gaś, niech chodzi, tylko po prostu nie dodawaj gazu. Sam się dodaje, bo tu już się wyślizgało. Jak sam się gaz klika? Musiałem się nie wydaje. Dodawaj gazu, po prostu nie jedź do przodu, kumasz? A, dobra. Trzymaj tam mnie, widzowie, ja wyjdę z tą firmą transportowo z siebie po prostu. Na co mi to było? Jadę, podczepiam linę, odczepiam pułk albo wezmę tego. Jak to się poustawiać? Mogę wziąć tego na gąsienicach, no kurde. No spróbujemy to wyrwać, ale nie chciałem już odpalać kompletnie wszystkiego. Tutaj... Nie użyj Saśka, nie Saśka. Słucham, co jest? Nie przebit. I have a problem. Jaki problem? Szefa, ty jesteś tutaj przy bazie? Tak, jestem. Z Saśką jestem, bo się zakopał gamoń. Ja przypiecyłem głową. Nawet mi nie mów, że coś zrobiłeś albo masz jakieś problemy. Mamy teraz i przypiecyłem głowę, ale w szybę. Gdzie jesteś? Jest, mogę ci wysłać do pracy? Wyślij mi to, wyślij mi to na pineskę. Mamy...
problem. Siaszka, wsiadaj! Zaraz będziemy grać to. Siaszkę trzeba wyciągnąć. Dzień żarłowka jest na bok. Przyjedziesz? Jadę. Cześć. Gdzie to jest? A co, szef, nie wyciągamy? Tutaj. Zaraz. Zgasiłeś ciężarówkę, zabrałeś kluczyki? No to ci nie kazał, szef. Wyłaź. Po co? Gaś to, zabieraj kluczyki, buty wyłącz. Zaraz będziemy to wyciągać. Dobra, zrobiony. Kolega ma też, Dmitry. A co, jedziemy na pole, jedziem? Dmitry ma problem, obalił ciężarówkę. Dmitrow ma problem? A co się stało? Dmitrowa. Nie wiem, gdzieś jechał tymi samymi drogami, gdzieś za tobą pewnie. No jechał, to z tym moim skrotem jechałem, no. No to on jechał za mną. A właśnie ja tak płacę, że coś jego nie ma. Ja myślałem, że on może na ksaki na sranie poszedł. To jest minuta drogi. Ty skróciłeś minutę drogi i się nie, zakopałeś. Bo mnie jest, dla mnie jest śpisywo, no. O, ja tu zawsze... A gdzie on jest? O Jezu, przecież głupik. Ja pierdziele, obalił. On na pusto jechał. A Dmitrow to jest jednak głupac. Ty, on na pusto jechał, no. Ja nie wiem, jak on obalił taki pusty zestaw. Ja na pusty zestaw to po polach nawet jadę i tam nic się nie dzieje. A ostatnio nawet przez ten kanion skakałem i tam nic nie było. Dmitry! Dobry szef. No nie, to wciąż problem. Ty narobił, ty. O co narobił? O kto kazał jechać tu? No to Dmitrow, ja ci gadał, żebyś ty za mną jechał. A nie, żebyś ty po porowach skokał. Ja mógł zginąć. Aż ci głowa wyłysiała, Dmitrow. Ja przyjdź tu ciężarówkę, ja firmę mogę zmienić. Dmitry, tu jest spadek, ale jakim cudem? Ja firmę mogę zmienić, ja ale to głowy nie zmienię. Ty jesteś tłuman, jakich mało, no. Jakim cudem, Dmitry? Ja z jego stresu już 5 papierosów pod żłot spalił. Moje płucie... Ja ci Dmitrow nie dziwię, ja to też bym spalił ty, tym, jakbym cię zerówkę obalił. Ale nie, szef, nie wzywaj policji, bo ja poczęstił piewak. O ja pierdolę. Poczęstił piewak i siedko trafił. Dmitrow, ty się nienormalny. Będziecie mieli poważną rozmowę. Widzowie, w dzisiejszym odcinku to było na tyle, bo... Ja chyba firmę zmienić. Ja nie będę tego nagrywał, ale... Policzymy się z nimi inaczej. Na razie. Powiem tak, miało być miło, ale jak zobaczyłem Saszkę, widzowie, na początek odcinka, to mi się odechciało. Panie Michał, mówię, wszystko. Saszka, to tam jest te ciężarówki zobaczyć tu. Powiem ci tak, cieszę się, że to postawiliśmy jakoś wspólnymi siłami. Wsiadaj, będę cię holował. Widzowie, wracając do ostatniej sprawy z tym straszeniem, no to kurde, Bentley jest u mechanika po dachowaniu. Rozpędziłem się, nie opanowałem tego tak szczerze. Wylądowałem w szpitalu, nie wiem kto w ogóle wezwał karetkę. I powiem wam, że no mega dziwna sprawa. Ktoś mnie musiał tutaj znaleźć, ja nic nie wiem, bo ani policji nie było, ani niczego. Saszka, daj gazu, nie ale to nie idiot. Dobra, lecimy Saszka, wy napiszcie hashtag pogrzeb, a wam szybko serduszko tego komentarza, bo Saszka, wybierasz się dzisiaj? Czy ty pojedziesz do siebie od razu, po robocie? A gdzie Saszka ma się wybrać? No pogrzeb dzisiaj, sąsiada. Sąsiada? To ja nie znam sąsiada, Saszka nie rozmawiał mi tam. No to nie, no to możesz jechać do siebie jeszcze. Tego drugiego cymbała gdzieś tu zaraz powinniśmy spotkać, bo miał jechać. A Dmitroj to się jeszcze 3 razy wykabujący, zanim tu dojadzie. Jak myślisz, Staszka, on pojedzie drogą, czy pojedzie tak jak na skuty? Nie, on drogo pojadzie, ale to polno. A teraz droga polna... Ty właśnie, Saszka? Droga polna to jest zasypana, to on polim będzie jechał, debil. To jak ja go prowadził, to on za mną jechał równo. A teraz jak on... Żeś namieszał w tej aferze najwięcej. Słuchaj. Może i nie obaliłeś ciężarówki, jesteś najmniej winny. Tak, bo ja te drogi znam wszystkie. Tak, ale słuchaj, jak ja go prowadził, jak ja go jeszcze nie zgubił, to on dobrze jechał. Ale jak on już zobaczył, że mnie na stanowisku nie ma, bo ja ci powiem, ja to rozpęd pod tą górę brał. O jedzie, patrz jak w lusterku widzę. Patrz jak pod górę. Nie. O, stoi. No pojechał tam tędy. Słuchaj, ty musisz go tędy teraz brać. Ja ci powiem, to już nic nie zadziała. On nie podjadzie. Czy on nie rozumie w ogóle... Dmitry! Prywiet! Dmitry, ty głupi jest. Prywiet! Coś tędy jechał. Dmitry, ty jest... Bo którym nie miałem jechać? Tędy drogę, kurde?
płacę. Dmitry, zjedz akurat się drogą. A czuła tu kurde nie droga, czuła tu nie jest kło? Dmitry! Jeźdź do góry, mnie nerwuj, zaraz będziemy gadać, we dwóch będziecie. Dmitry, ty na pusto jadziesz, ty już powinien na górze być. Jazem z ładunkiem siedział tu. A ty, patrz, na pusto podjechał tylko kawałek dalej jak ja. Problem jest, szef, problem! Tobie Dmitry, to tylko ty. Ty krzyż pod góry, mam nadzieję, jak cię odepnę. No ja tu racji pojadę, to już na asfalcie to się cima, no. Powiem ci tak, no fajnie jakbyś jechał cały czas po asfalcie, to by się cały czas trzymało, nie trzeba było cię wyciągać. No ale to wietrze, jak to zasypany. Z pensji, nic nie dostaniecie z pensji. Ja dostanę. Dostaniesz. A co ja mu nie? Widzisz. To dzisiaj z skrzyni mnie urwałem. No to, ale... Ty nie jadzie. Góry. Nie jadzie. Dziś jak, dawaj. Zobacz co ja. A możesz na chwilę wyjść z ciężarówki i mi powiedzieć, co się nie zgadza? Nie wiem, się nie zgadza trakcja. Trakcja jest włączona, a tu nie idzie, no. Nie idzie od. Obie znacie. Nie idzie od, stoi od. Taszka! Co? To tu nie ma. Uczyłem no nie cię. Ma trakcji na kołach i bieżnik się końcy. Dmitry, pokaż mu, bo nie wytrzymie. Łabli nie miałeś. Ty kupułoskę, ty kabla nie było. I tłumanie ty pieprzyłami, ty. Nie mówię, Dmitry, ty jesteś tłumań. Ty, Dmitry, tłumań, bo ty na... To ty jesteś, ja na pewno jadę z pełną przyciepą. A ty, Dmitry, jadę na pusto, a ze stoisz w tym samym miejscu, co ja się zakopał z pełną. A pasioł ty. What? Ja cały czas na firmę, nie wytrzymam psychicznie, widzowie. Naprawdę, ja już mam dosyć prowadzenia firmy. Taszka, jedź chociaż zaparkuj dzisiaj dobrze. No to ci jadę, no. Jak se chce, to ja zaraz mogę na pusto ciężarówkę przyjechać, to zaraz go pociągnę w dwóch. Nie, nic nie podjeżdżaj. Ale on na pusto, to on powinien pójść, bez problemu. Powinien. Powinien, bo i nie powinien, no skąd to tam wiadomo, no. Jak ty to mówię, to... Tego, to cię... Dmitry, podpinaj tam. Jak to mówił panie Miechał, jak to mówił, to się filozofom nie śniło. Dmitry, Staszka, tam nie gadaj głupot na razie, filozofie największy na wsi. Masz tam, Dmitry? Oj, szef, tu nie odśniezony. Nie rób. Odśniezony, podwórko nie odśniezony. W ogóle wykręciłeś kręt, żeby to podczepić? Ja zaplunił. Uciekaj, ja tu kręty pier... No... Dobra, widzowie, czekajcie, bo to trzeba ogarnąć, bo trzeba jeszcze to wkręcić. Dziś? Siedzie, diabłaj! Oj, szef, słyszy mnie szef? Ja biegnę do szefa. Płaszkiet! Dobra! Taszka, patrz jak to idzie na pusto! Płaszkiet! Szef, bo problem jest, cholerka, ja nie wiem. Ja gdzieś tu jechał, mnie zwiało plandekę. Diabłaj! Plandekę mnie zwiało z tego. Na ciepły. Dobra, Saszka, ale to jeszcze szef nie jest największy problem, bo tam podwórko jest nieodśnieżone i mnie złożyło. Dawaj! Słyszysz, szef? Szka. Złożyło mnie na podwórku. Po prostu... Dobra, ja już go odcierpię. Po prostu, Saszka, zamknij mordę już, tak w skrócie. Już nie chcę mi się z tobą rozmawiać nawet. Nie mogę odcierpić, za mocno napięta lina. Dmitry, nie umiesz już sam zajść, nie możesz wyjść i liny odczepić? Młodko błyski, czwartko zabijaj! Dmitry, w którą tej strony kręcisz, ty tu mam! Ty tu mam, ty debil! Dobra, ja go odczepiam, bo to jest jedź już sam! W którą tej strony kręcisz, ty tu mam! Panowie, na wszelki wypadek jeszcze mam dwóch pracowników, to może sobie zostawię tą linę, co wy na to podpiętą? No, to ci pewno. Lepiej mieć, bo tu wiesz. Nie wiem, czy dwóch jeszcze takich. Bo GPS i źle pro. Dmitry! Dmitry, ty głupi, tu man! Nawigacja źle prowadzi, bo mnie poprowadziła przez pole tym. Jest Radek Biuli. Taszka! No mnie obróciło tu se, bo ja zawracał i się złożyło, bo tu nie odpisany. O, Dmitry prawie umotnął! Dmitry! Łapa pierdzą! Nie możesz cofnąć normalnie, nie umiesz nawet cofać, to ileż można was uczyć czegokolwiek, Boże! Już ja nie mam prawki z niego! Ja obiecuję, jak ja dostanę pierwszą... Nie, jak ja dostanę drugą... Nie, jak ja dostanę trzecią wypłatę, to ja pójdę na prawko, ja obiecuję.
Ale ja pójdę na Ukrainę, bo tu jest za drogie. Ja tylko za ściubówką jeździł, skąd mam wiedzieć? Jak się działa? Na razie to ty wyprostuj zestaw i zobacz, coś macie stać za minutę tutaj koło mnie. Dobra, to ja tu naprostuję i zaraz jadę. Mamy problemy. Gdzie w ciężarówkę, baranie ty, no? No to jak? Ja nie jadę w ciężarówkę. Nie da się, widzowie, nie da się po prostu, nie da się z tą firmą, nie da się prowadzić tego interesu. Sef, a ja zapomniałem, gdzie ja w ogóle miał to kukurydzę wjeść, ja tu załadowany mam. Nie. Tu jest jeszcze, tu nie jest. Gdzie ja to jest ziarko kukurydzy miał wjeść, bo ja myślę... 30 sekund, Sasza. A Sef, a pan, a Sef sprawdził w papierach, gdzie ja to kukurydzę miał zawieść. Zostaw ten zestaw na razie, odstaw to tylko, równaj. Ale to zakryt to kukurydzę to plendeko. Uważaj! Ojej, tu ślisko to się jak. Łatko, błasko tu. Ja to trzeba zwolnić. Ja to se cofnę, ja se cofnę. Nie, ja to zwolnię. Ja cofnę, bo Sef będzie ga... Jeździ za nim? Co Sef... jeździsz za nim drogami? Polnymi. Nie umiesz asfaltowo jeździć? Ty nie mnie gniewczył, Sef. A co mam robić? Zadowolony być, żeś obalił ciężarówkę? Rowu, żeś nie widział? Rękę płodać i podziękować. Nord, za co? Czy na pusto jechał i pod górę nie może wyjechać? Nie umiesz jeździć w ogóle. Bo tam lodowisko było, bo ktoś wyjeździł tam na górce. A przecież Saszka jechał. Saszka, chodź tu. Gdzie jedę? Dziupa. Jego nie lubię, cię. Chowacie na swoją obronę. Ja mam pełną na cepę przy kukurydzie. Pod twoją obronę. Ale uciekamy się z chodź, Sef, chodź. Saszka, a ja tutaj nie... miałeś stać na baczność, a nie tam. Baczność, Saszka, stoja. A gdzie to? Panowie, na pewno ucinamy wypłatę za te zajścia, które tutaj miały miejsce. Nie, nie. Oby nie za dużo. Ucinamy wypłatę. Dla mnie całość, się wydaje, że Saszka... za darmo. Saszka myśli, że dla Dmitrowa. Dmitrowa trzeba uciąć. Nie Dmitrowa, tylko Saszki trzeba uciąć. Nie, Saszki nie uciera. Bo Saszka jest zjebiol. A tu Dmitrow jest tu man. Nie. Panowie, ostatni raz jechaliście po drogach polnych. Nie obchodzą mnie żadne skróty. Nie. I tak oszukujecie na tachografię. To co wam za różnica pojechać trochę dłużej drogą? Nie, bo jeden metr wkradnie kartę moją. I ostatni raz jeździcie na cudzych kartach. Macie swoje karty, no o co tu chodzi? Ja jego karty nie krót, ale on raz mnie z ciężarówki ukrót. No to prawda, no. Raz wziął. Saszka. Co? Jak jeździmy? No, szybko. To też, ale jak? Po czym? No, po drogach. Ja odpowiem. Dmitry. Jeździmy po drogach gruntowych. Asfaltowych, a nie po gruntowych, bo gruntowe to jak żużel, czy ci wyłożą, też pojedziesz po tym, po wąskim. No to bardzo. Ja gdzie zawrócisz później? Jakbym mógł skrócić kilometr, to ja i pół rany bym popier. Ja myślał, że po gruntowych... od teraz. Ja myślał, że po gruntowych lepiej. Panowie, i dlaczego wyszło takie duże spalanie? Dlaczego jest tak mało w zbiorniku? Bo to jest też ważne pytanie. Powiem się w tak. Co nie zapłacił, to trzeba sobie samemu zarobić. Ja powiem szczerze, bo ja chciał pomóc. Bo tam jeden stał, miał ciężarówkę zgasoną. Powiedział, że w potrzebie jest, bo mu się paliwa zabrakło. No i trzeba było dać mu 400 litry, on mnie po 2 zł dał. Ja się zgodził, to jak ja od kilometra mam 30 grosy, a tu miałem za litra 2 zł, to ja od razu mówię, dobra, ja po lakoju, po sobie, Saska pomoże. Panowie, takie jeszcze jedno spostrzeżenie. Stacja jest stąd 8 kilometrów. Wiecie, gdzie jest stacja? Orlen. Pytanie. Tam przed koło płotu stoją baniaki 20-litrowe. Ty bierzesz 20 w jedną rękę, 20 w drugą i ty 20 w jedną, 20 w drugą i zapierdzielacie po paliwo. Nie, za Saszka nie poniesie. Kupujecie. Koniec dyskusji. Saszka nie poniesie, bo ja mam... 100 litrów na wasz koszt kupujemy i tyle. Nie. Dziękuję pan za rozmowę. Pan Michał, Saszka musi powiedzieć. Jestem umówiony. Saszka musi powiedzieć słowo. Saszka musi powiedzieć... Pan Michał, ja Saszka musi coś powiedzieć. Samochód. Ja muszę zaprotestować. Nie będzie dla was. Saszka, mogę powiedzieć coś? Mów.
pan jechał, bo Saska nie może dźwigać ciężaru. Nie obchodzi mnie to. Ale Saska tylko powie. Saska... Umiałeś paliwo? Nie, Saska, to sam spuścał, Polak spuścał. Po zbiorniki i na Polak stację, spuścał paliwo. Raz, dwa, w zimie wam się raźniej będzie szło. Paliwo szło. Polak spuścał, ja tylko Saska powie za czemu. Za swoje pieniądze, ja nie Saska będę Saska powie tylko czemu nie może nieść. O tam o, tam może... jest stacja. Saska nie tylko powie. Nie ma się za psy. Bo dla Saski, To nie dla ciebie tu jest. Dla Saski krąg wypada z kręgosłupa. Wypadł stąd, to paliwo powiedziałem. Nie będziesz w cieplej wodzie siedział, czy zabrudzisz. Dmitry, bo cię zwolnię. Dobre, słuchaj, szef. Ale miał być obiecany samochód, siódmy, ale nie ma, słuchaj, szef, a miało być obiecane nie kradniecie paliwa i nie skracanie dróg. Wypad, ja z wami nie będę dyskutował. A co, jak rad paliwo? Co, jak rad paliwo? Nie teraz, bo czekam na randkę, no poszły mi stąd. Mietrow, ty diabiel, wszystko jest przez ciebie, ty man. Przez ciebie. Przez ciebie, ty skór, ciebie chyba jako ty. Nie da się, widzowie, nie da się prowadzić tej firmy, nie da się w ogóle tego, nie dość, że paliwa nakradli. No słuchaj, ja już tutaj jestem w pobliżu, to ja bym zajechał do ciebie, co? Dobra, to dawaj, no, dawaj. No, to teraz to się rozliczymy, nie? Za to. No, wiem, dobra, no, dobra. Dawaj. No, siemka, cześć. Widzowie, ogólnie nie wiem, czy wiecie, czy oglądaliście odcinek u Michała, ale do Michała zleciłem gościa, prezesa ogólnie, znamy się, poznaliśmy się, bo jestem teraz wójtem, także poznaliśmy się. Zleciłem gościa, żeby mu nagadał głupot, że moja śmierć jest i tak dalej, że czy by chciał zostać zastępcą wójta i wiecie co? On się chyba zgodził, ma mi dać nagranie. O, już jest gościu. Dobra, wpuszczę go. Siema, dawaj. Siemanko. Gdzie bębki postawiłeś? Czekaj. No przed bramą, bo zamknięto było, nie? No to oszalałeś? Wjeżdżaj szybko do hali. Wjeżdżaj, raz. Szybko. Ale kurde, powiem ci, uwierzył na 1000%, nie? Serio? No tak mu nagadałem, jeszcze zaraz, wziąłem. Zaraz pogadamy, wjeżdżaj do hali, wjeżdżaj. Jeszcze wziąłem chłopka, dobra, co udawał moją... Dobra, znaczy... chodź. Bo wiesz, znasz takie przysłowie, jak ktoś jest dla ciebie, jakby wiesz, pomocny i tak dalej, to mówisz, że prawa ręka, nie? A mi się przysłowie pomyliły, bo ja tam trochę wcięty byłem, gadałem lewa ręka i... czekaj, Michał... dla bezpieczeństwa chodź tu. A Michał myślał, że to prawda. Ale i co, uwierzył w to, że tam nowym wójtem się ja zginąłem? I chętny jest. Ja nawet... Tak? Ta. Chętny? Tak, czyli ja pomerłem, a on już bardzo chętnie by moje stanowisko przejął. Mówię, że to już tak już jestem, zacząłem głupoty gadać, że ty w testamencie mu przekażesz ten... Przekażesz mu, że w testamencie napiszemy, że ty przekazałeś mu wójta i w ogóle. I on tam coś tam zakręcił nosem, że niby nie można, że to się tak niby nie da. A później się zgodził i gadał, że on w sumie to nie chce tak chachmęcić, ale że kampanię zrobimy, ja mu tam zacząłem coś wygadywać. I on myślał, że i to prawda. Że my kampanię jakoś mu zorganizujemy, że 95% ludzi do niego zagłosuje, on w to uwierzył. No powiem ci, że niezła akcja, nie sądziłem, że się zgodzi, ale był zachwycony czy nie? Zachwycony? Tak? Tak. I co on myśli, że nie wiem, że wójtem będzie? No chyba. On... Kurde, no to... I no, wygadywał tam jakieś głupoty i w ogóle, garść ludzi będzie przekonywał. O, zobacz. A mówiłeś o tej kampanii, że tam na 95% będzie miał głosów? Mówiłeś to? No gadałem, mówiłeś? Bo nie wiedziałem, jak się wykręcić z tego, że wiesz, to powiedziałem o tym, że w testamencie ty mu przepisałeś, to nie? No tak się nie da i w ogóle, ja to tak głupio czasami gadam. I on w to nie uwierzył, więc zacząłem gadać, że nie, że to jednak zrobimy tak, że stary wójt napisał w testamencie, że on by chciał. Żebyś ty był, nie? Że ty byłeś dobrym kolegą i tak dalej. I że w rzeczywistości tu mu zrealizujemy kampanię taką, że wszystkich przebije w tej kampanii, nie? I że 95% do ciebie. A nagrałeś to ukryto kamerą? Masz pendrive'a dla mnie? Tak, ja to w okularach miałem kamerkę taką, nie? A masz, dasz mi go? Z tego później to obejrzę. Tak, masz, ty mam zgrane na pendrive'a i masz jeszcze na płytce zgrane. Dobra, dzięki. Ty, bo on ogólnie często filmy nagrywa, to może sam też to nagrywał. Ty, może i tak, chociaż... Chociaż nie wiem, czy akurat wtedy nagrywał. Okej. Ale słuchaj, no to tak wiesz, jak się umawialiśmy, 30 tysięcy, nie? Bo on mi obiecał, że to wiesz, podczas tej rozmowy, że wyłączy kamerę, ale to nie wiem, trzeba było sprawdzić na jego kanale to. To było trzeba sprawdzić, bo nie wiem. A słuchaj, a to czekaj, dam ci te 30 koła. Dobra, masz sobie tutaj przelicz, zgadza się. Nie, ja tu już nie będę liczył, słuchaj to.
No, ale na pewno jest. Robotę, nie? Super, dziękuję ci za tę robotę. No właśnie o to chodziło, żeby on uwierzył w to, że będzie tym wójtem, nie? No. Żeby go tak sprankować. On, ja mam wrażenie, wiesz co? Że on się cieszy, że ja zginąłem. Ty, on mówił jeszcze, że on ma ambicje, że on zaczął się trochę tak? odklejać. On mówił, że on będzie burmistrzem, później będzie prezesem na moje miejsce, jak ja już będę za stary. A to się ucieszył, a naprawdę. A później będzie prezydentem, mi gadał. O kurde. I mówi, że on mówi, że 15 tysięcy będzie wójt zarabiał, ale jak tak lepiej pójdzie, to tak może ze 30. O, ale słuchaj, ja ogólnie wylicytowałem to, wiesz, gadałem, że wylicytowałem tego, no, bo on, to gospodarstwo, moje gospodarstwo no. musiał jakoś papiery podrobić, bo moje gospodarstwo sprzedał gościowi, jakoś testament chyba musiał podrobić, że niby mu spisałem coś i zrobił licytację na to gospodarstwo i ja za 30 milionów, tylko wiesz, wydrukowałem fałszywe, kurde, pieniądze i... Ale słuchaj, te wszystkie informacje, co ty mi o nim podawałeś, no nie, że nie wiem, że bogaty, że to, że tamto, no. Że się z tobą kumplował, ja mu to zacząłem tak gadać, że niby wiesz, research taki zrobiłem i tak dalej, a on mi normalnie wierzył w to, myślał, że ja jestem tutaj jakiś, wiesz, wpływowy człowiek w ogóle, że jakiś tutaj jestem specjalista, a tak naprawdę ja tylko mu mówiłem informacje, które od ciebie wiedziałem. No tak, no kurde, no, ale wiesz, jakoś tam się dogadamy, jak cię wkręcę jakoś tu ten interes, nie? No, nie, no tak, ale ci mówię, wszystko uwierzył, nie? No, no. Myślę, że ja jestem mega wpływowy człowiek, bo znałem o nim informację. Ja cię kręcę, dobra, ale to dobrze wyszło w takim razie, widzowie, no, takiego pranku jeszcze nigdy nie było. No. A co, żeby go tak jeszcze bardziej jakoś może podkręcić? Weź go jakoś, nie wiem, podstrasz czy coś. Ale ja dzisiaj mam w planach właśnie go trochę postraszyć, wiesz, gdzieś tam jakiś ciągnik odpali, coś pogadać swoim głosem, bo on cały czas myśli, że ja nie żyję, nie? No. Pogadać, żeby on pomyślał, że ma jakieś urojenia w głowie, wiesz, nie? Co? I zrób też, tak, wiesz co, mam tak, zamiast... żeby on żałował tego spisku, żeby on żałował tego spisku. Ale mam też, tak, bo jakby ja chcę coś takiego zrobić, żeby on pomyślał, że ja jakby za światów wiem o tym, że on chce zostać wójtem. No tak. No. Tak. I że się wkurzyłem strasznie, będę go straszył jakoś. Ale wiesz co jeszcze? Zadzwonię do gościa, bo on się chyba, podejrzewam go, tu szykuje na pole gdzieś jechać. No. Trzeba podejrzeć gdzie, zadzwonię do gościa, żeby przyszedł do niego i żeby mu nagadał jakiś głupot, że wójt, że skrążą pogłoski, że wójt straszy na wiosce, że dobra, ludzi nawiedza. No, to dobre będzie. Że no, coś takiego. I on... On musi w to uwierzyć, bo to ale ja to, zrobię to naprawdę dobrze. To masz jakiegoś dobrego gościa od tego? Mam, naprawdę dobrego. Dobra. On powie to tak przekonująco, dobra, że super. Nie masz pojęcia. Dobra, o, słuchaj, zmykaj, nie to, że ci wyganiam, ale no, wiesz, dobra, dobra, musi no. być wszystko, pamiętaj, cichutko. Rozejrzyj się, gdzieś on tam nie stoi, nie? Ja dopiero wtedy wyjadę. Pamiętaj, żeby nic nie gadać nikomu. Dobra. Ty, on tam chodzi za stodołą, to jedź. Dobra, to ja jadę, lecę, no, trzymaj się. No siema. Głos tego Goska nie zmyli, on naprawdę jest dobrym aktorem. Podejdźmy tutaj jeszcze, czekaj, on tu zaraz niedługo powinien być, bo on naprawdę mieszka tu niedaleko. Cześć. O kurde, nie wiedziałem, że aż tak szybko będziesz. Cześć. No, dobra. Dobra, Dziornie. Pamiętasz jaki jest plan? Pamiętam. John Deere robi, na podwójnych kołach. Dobra, robi dobra. Ma Cześć. To być przekonujące. Weź mi główki, pociągnij mi. O, poczekaj, dobra. Złam mi nos. Mogę z plaskacza? Nie, nos mi złam. Nie, no, no czekaj, dobra, z plaskacza. O Jezu. Przepraszam, chciałem trochę lżej, przepraszam. Dobra, weź mi się, podmij oko. Co? Podmij mi oko. Kurde, Marian, ja wiem, że ty masz różne fetysze, ale nie będę tego realizował, dobra. Szybko, muszę być przekonujący, dawaj. Dobra. O Jezu. Dobra, leć. Przepraszam, co? Ej. Ej! Ciebie mi się chyba ciśnienie w czaszce zrobiło. Sorry, no dobra, dobra, idź. jedzie. Jedź. Szybko, ogarnij to. O cholera, szybko, Michał! Dzień dobry. Michał! Witam pana. O Jezu, wiesz co się dzieje na wsi? Co się panu stało? Czemu pan taki poobijany? Wójt mnie pobił. Jak, bo ale dobry plan. Duch wójta mnie pobił. No naprawdę. Słuchaj, wiesz, ja tego nie lubiłem, zawsze, no to taki jest, kurde, no pobił mnie, no. Ale wie pan, że wójt nie żyje? No tak, nie pobił wójt, duch jego. Jak duch? No słuchaj, mówię tobie szczerze, ja się budzę, a wójt stoi, duch jego, lata po pokoju, leje. Widziałeś ducha wójta? Słuchaj, tak, bo wiesz co on robi? On wszystkich swoich hejterów teraz gnębi, po śmierci.
Matko Boska, słuchaj, na wsi chodzą plotki. Ja też słyszałem przed chwilą Słuchaj, jego. U Heleny wszystkie ciągniki same jeździły w nocy po podwórku. Co? No, a wiesz co się działo u Staśka? Wiesz co się działo? Nie. Ciągnik sam górę ruszał. Cicho, siedź. Widzisz to? O nie, znowu wójt idzie. Ja się zamykam w ciągniku. Niech on teraz cię nie leje, bo już ja taki obity. Ale mnie nie bił, takie same dźwięki słyszałem wcześniej w tym. Ty, a ty się nie boisz tam mieszkać, ty do niego majątek cały o... Słyszysz? Ty, wołam cię. Wołam cię. Karol, odezwij się. Jest kurwa, co się tutaj dzieje w ogóle? Już po tobie. Co? Pani, ja tam wtopiłam tą orkę! Michał, już co, będzie pan dobrze chyba. Zobaczcie! Co się dzieje? Co on robi? Co on robi? Michał, Bebka stoi, on nie... to, co on... to on ciebie znosi, tak? To duch tobą rzuca! Co on robi? Co on robi? Co on robi? O, duch mnie pożera! On Pugu je złosił, Pugu! Co? O, ale psychopata, co? Pugu nie złożył! Dobra, masz tu tysiaka. Ale masz, on wiek we wszystko. Ty, masz ale tysiaka. Weź, daj jeszcze 5 stówek za ten nos łamany. Masz jeszcze 500. Dobra. Zmykaj stąd, ja muszę jechać, zobaczyć co się dzieje. Dzięki, no cześć. Dobra, nara.